Cześć, witam was wszystkich. Z tej strony Susek, a to World of Tanks i kolejna powtóreczka z cyklu Wasze Bitwy. I tym razem mam wam do zaprezentowania czołg T-30, który już raz był w wersji kampiącej. No to dzisiaj będzie w wersji bardziej ofensywnej, czyli takiej, jaką ja bym grał tym pojazdem, jakbym go miał, czyli taki Heavic T-30, AK T-34. Na T-30 jest Averek, mapka Tundra i o dziwo T-30 jest na samym dole listy matchmakingu. Same dziewiątki dychy, całe szczęście bez arty. No i na Tundrze wielokrotnie zdarza się tak, że trzeba jechać właśnie w to miejsce. Ten przepychacz tak zwany jest jedną z opcji na tą mapę, bo w zasadzie ona jest bardzo do siebie tak jakby układowo podobna. Jeszcze zobaczmy, co to za działko. 155 mm, 750 uszkodzeń, czyli pod tym względem masakra. 276 penetracji, też jest to znakomita liczba. Do tego mamy przeciwpancerne, które mają podkalibrowe, które mają 320 i w zasadzie już powinniśmy przebijać bardzo wiele teoretycznie nieprzebijalnych rzeczy. No i cóż, zobaczmy, co tutaj mamy. W zasadzie bitw będzie teraz. Będą teraz takie małe szachy. Tutaj T57 Heavy postawiony na traka. Hit za 760. Trochę głupio gra ten koleś na T57 Heavy. Niby nie jest zły, ale zgarniał sporo hitów za darmo. T57 Heavy w takich miejscach to nie jest najlepszy pomysł, bo tutaj zwykle się gra hit za hit. T57 Heavy ma naprawdę niezły ten tą różnicę między strzałami, ale no tak czy siak boli. I tutaj dziwny strzał w E5, bo nijak by to nie zadało damage'a moim zdaniem. Pocisk od kadłuba był, więc szans zero na zrobienie damage'u tak naprawdę. Tutaj foszek, ale niestety jakiś koleś z Wargamingu stwierdził, oj, trochę słabo, bo była szansa, druga szansa była, ale jednak nie strzeliłeś. Jakiś chłopak z Wargamingu stwierdził, co tam, postawimy tutaj takie utrudnienie dla wieżowców. Tutaj raz moim zdaniem mogłeś co najmniej raz strzelić. No, foch da radę go tu przebić bez dwóch zdań. Także pocisk poleciał za nisko. Peszek. Takie szachy teraz są, więc to jest fajny moment jak się gra. Jednakże tego damage'u póki co nie ma. A trochę strzałów, żeby zrobić ten damage, trzeba. Tutaj ktoś strzela mocnym gruzem, bo aż zasyczało na pancerzu setki, było to słychać. Tutaj koleś na M103 już powinien dawno zgarnąć hity, zwłaszcza wtedy, kiedy miałeś go dolną płytę i nie strzeliłeś, co jest dla mnie bardzo dużym zdziwieniem, zwłaszcza, że teraz strzeliłeś w górną płytę, która no raczej odbija. Zresztą nic dziwnego, że góra odbija. Tutaj przebicie w górę wieży. Widać, że ta wieża nie jest zrobiona z tytanu i od góry nią wchodzi. Tutaj foch mógłby się skończyć, jakby, no niestety za późno. Koleś w esetce, w konkurorze nie bardzo pomaga. Tak naprawdę tutaj potrzeba jednej, dwóch dobrych wież i wszystko będzie rozstrzygnięte. Z drużyny przeciwnej też jakoś niespecjalnie wygląda, że chcieliby raszować. Tutaj wreszcie coś się zaczęło dziać. Conqueror ruszył i może wreszcie będzie jakaś ciekawsza potyczka. Niestety.
Jest, wreszcie się udało coś znaleźć. Tutaj szczęście w nieszczęściu, złapane za zero od jak pancera. Prawdopodobnie wiarzmo działa. No i wreszcie coś się dzieje. Koleś w M103 już się nagrał. Można podjechać. No, koleś w konkurorze swoją powinność wykonał. Tutaj wreszcie taki bardziej ryzykowny strzał. Opłaciło się. Weszło w tą E5. Tak, tutaj Conqueror zginął, to teraz SR-ka stwierdziła, że ona sobie podjedzie i ona sobie zginie. Naprawdę strasznie ciężko jest zraszować to miejsce. Dużo pomaga tutaj jakby jakiś med, zanim się czołgi tutaj ustawią, wjechał na tą górkę. Ciężka sytuacja. Każdy pojazd coś tutaj kryje, ale E5 słabo kryła, widzę, bo nawet nie oddała hita jak pancer skała. Tutaj wjazd jak pancera, dolna płyta świetnie widoczna i fajne skończenie. E5 w końcu coś oddała, ale wygląda to już całkiem nieźle. Jesteś głównym damage dealerem w tym miejscu. T57 Heavy sobie wjechało i Esetka kończy swój żywot. E5 zdążyła odjąć hita, ale przynajmniej już jej nie ma i problem z głowy. Dwa fragi, prawie 5k damage'u, czyli taka całkiem udana, powiedzmy, bitwa jak na te 30. Tak mi się przynajmniej wydaje, że to jest udana bitwa. Tak mi się coś wydaje. Teraz próba ogarnięcia tego burdello na środku. A działo jest do tego co najmniej wspaniałe. Jednakże... O! 50-120. O tak. Lubię takie soczyste zaskoczenia z dupy. Takie jak to. Teraz problem, co zrobić z wrogą T30 i Esetą, bo fajnie byłoby jakoś zadać damage. A tam jeszcze właśnie z drugiej strony mapy FO obserwuje. Ryzykowny zjazd trochę. Tak. Świetny wybór. Celowanie w górę kokpitu, dziwnie to brzmi, ale tak niech będzie. Masakra, co się teraz stało. O lol, dostałeś w gąskę, dlatego że się bujałeś, weszło za zero. Koleś ci jeszcze ładnie podjechał. Piąty frag. To może się źle skończyć. A nie, nawet nie. No i teraz polowanie na FV-a. 6300 damage'u w agresywnej wersji T30. Da się. Jest to fajna bitwa, zwłaszcza do grania, tak mi się wydaje, bo grało się tak z głową rozważnie, szukało się błędów przeciwnika i to mi się bardzo podoba w tego typu rozgrywkach. Jeszcze został FV gdzieś na B1, czekający na nieuchronne. O kurczę, koleś spierdzielił. Ciekawa sprawa. Przyspieszmy to. Nie wiem, gdzie on jedzie. A, jedzie gdzieś w piździu. No to zostanie skapowane zapewne przez tutaj dziarskich kompanów. Chociaż nawet nie. Będziesz walczył o Top Gunna rzekomo. Chyba ci nie dadzą skapować, coś mi się tak wydaje. No niestety. Nie dali skapować. Ale cóż, nie ma tego złego, co by na dobre wyszło. Bitwa na pewno jest całkiem ciekawa. Całkiem sporo się w niej dzieje.
I cóż, te 30 można grać agresywniej, mniej agresywnie, ale efekt i tak będzie, myślę, zadowalający. Także cóż, dzięki za powtórkę, dzięki za uwagę, no i do następnego razu. Cześć!